Cześć, witam przy wtoreczku. Komunia przeleciała, powiem wam jaki stresik. Ja, naiwny, myślałem, że dobra, no moja córka idzie do komunii, no to co tam stanę w kościele tego. No kurczę, dawno się tak nie stresowałem. No masakra. Jak ona, wiecie, każde dziecko tam jakąś kwestię miało. Jak ona coś tam miała powiedzieć, to ja władca mówiłem razem z nią. O kurde. No, ale już przeszło. Teraz biały tydzień przebrnę i mam dużo luzu. Coś wam tu pokażę. No kurczę, pokazać to wam chyba nie pokażę. Czekajcie, bo tutaj stary słupek. Telefonem poświecę. Gdzie ta lampka? Widać, nie widać? Kurczę, chyba nie widać. No dobra, musicie mi na słowo uwierzyć, bo chyba nie zobaczycie tego. Sikoreczki! Sikoreczki tutaj zawitały, drodzy widzowie. No, mam teraz tak. Tutaj mam sikorki. Tam mam trzy budki zamontowane. W jednym są wróble, w dwóch są szpaki. Więc z dzikiej zwierzyny mam aż trzy gniazda. Przepraszam, cztery. No jak mogłem zapomnieć o Czesiu i jego wybrance. Imię poznamy w niedzielę. Kto głosował, no to już widział, jakie to prawdopodobnie imię będzie, bo wtedy chyba wyskakują procentowo wyniki, nie? Jak zagłosujecie, to już prawdopodobnie wiecie, jakie będzie imię. No, ale ja wam chcę powiedzieć jedną ciekawostkę. Czekajcie, bo ja muszę się ustawiać do tego słońca, żeby pamiętać. Przypatrzcie się, co robi w tym momencie pani Bocianowa. Nie jestem ornitologiem. Nie mam 100% pewności, ale na 99% wydaje mi się, że zniosły jajka. Nie wiem, czy mają wszystkie jajka, bo jeszcze sytuacja jest taka, przynajmniej tak, no z półtorej tygodnia ich obserwuję, tak mniej więcej. No to sytuacja wygląda tak, że na noc na pewno siedzi na jajku, jednym, dwóch, dwa jajka, jedno jajko, dwa, trzy, nie wiem ile. Na pewno siedzi, natomiast w dzień, jak jest ciepło, zostawia gniazdo, więc prawdopodobnie nie ma jeszcze wszystkich jajek, ale nie zostawia daleko. Albo sobie tutaj, o tutaj, wczoraj sąsiad uprawiał, więc albo sobie tutaj coś szuka jedzenia, albo tam przynosi jakieś trawki stamtąd i cały czas rozbudowuje gniazdo. Więc, kurczę, drodzy widzowie, chyba się to udało. Chyba się udało naprawdę osiedlić Boćka i to tak z przytupem. Bo będą mieć prawdopodobnie, cały czas zaznaczam prawdopodobnie, bo mówię, nie jestem pewien, prawdopodobnie będą mieć młode. Ale co jeszcze wam powiem, co by świadczyło o tym? No przede wszystkim to, że ta pani Bocianowa bardzo dużo przesiaduje na gnieździe. Nie ma jakby, nie ma nocy, żeby ona nie siedziała na tych jajkach. Tam na chwilkę może wstanie. Nawet w dzień na chwilkę wstanie, ale za chwilę przylatuje. Nie wiem, czy wszystkie ma. Więc ona jeszcze nie rozpoczęła chyba tego w pełni siedzenia, wysiadywania, bo nie ma wszystkich, więc ona tak tylko, żeby nie zaziębić tych jajek. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale na 99% wydaje mi się, że mam rację, bo bardzo mocno obserwuję je i nigdy wcześniej żadne boćki, żadne, nie w tym roku, nawet w poprzednim, nigdy nie siadały. Nawet jak nocowały, to zawsze całą noc stały. A teraz nie. To jest chyba najlepszy news. Nie mogłem się powstrzymać, żeby wam to powiedzieć w ostatnim filmie, ale mówię, kurczę, może ja się mylę, może to ja coś nadinterpretuję, bo bardzo chcę, żeby te boćki były, nie? Ale wszystko na to, drodzy widzowie, wskazuje, że jednak nie, że chyba się udało tak na maksa. Oczywiście potwierdzenie będziemy mieć tego, jak te młode się wylęgną, bo tak jak obserwowałem na niektórych kamerkach online, gdzie są gniazda boćków, no to te młode już się powylęgały. A one tutaj jeszcze nie zaczęły, więc no mam duże obawy, czy one zdążą. Czy to wszystko się wyrobi, nie? Czy ten bociek zdąży się jakby
zdąży urosnąć i nabrać sił. Może będą mieć mniej tych młodych, nie? I będą wtedy łatwiej mogły wychować szybciej. Nie wiem. Ale to jest news dnia. Jak dla mnie, mega. Ale dobrze, drodzy widzowie, poczekajcie, bo ktoś przyjechał do mnie. Jakieś niebieskie auto. Nie wiem, czy do mnie, czy nie do mnie. Drugi news. Mam literki. Mam literki. Idę tylko zobaczyć, bo wydaje mi się, że są troszeczkę mniejsze. Więc porównamy do pana Adriana. Panie Adrianie, pan masz tak dużo tych literek A w nazwisku. No minimalnie się różni, minimalnie. Popatrzcie, no delikatnie węższa jest chyba, nie? Tak. No. No ja cię skręcę. Weź to teraz tu znaj. O jest, dobra. Minimalnie mniejsza, no ale to już będziemy na tą nową czcionkę przerabiać. O, z tej strony jest ładniejsza ta literka. Z tej strony będziemy już na nową czcionkę przerabiać i powinno być. Także mam literki, biorę się za wasze plakietki. Pani Zdzisławo i panie Wiktorze. W tym tygodniu pojawią się, obiecuję. Mam jeszcze troszeczkę popołudnia pozajmowane tym białym tygodniem. Muszę w tych obrzędach uczestniczyć jeszcze, ale już coraz więcej czasu, więc od przyszłego tygodnia już w ogóle będę miał full. Będziemy znowu coś działać. Pojechał ten samochód. Dobra. Nie było tematu. Pojechał. No, więc chyba mocne newsy, nie? Kurde. Ja jestem zachwycony. Zachwycony. Pięknie zabudowane to gniazdo. Piękna sprawa, jakby się udało, kurczę, że one w tym roku będą mieć te młode. Coś przepięknego. To już zaczniemy wybierać model kamery. Na gniazdo, żeby w przyszłym roku już tak poważnie obserwować co i jak. Czesława i panią X. No. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Wszystkie przęsła wreszcie mam pomalowane. Wszystkie. Tu. Nawet tutaj. Wszystkie. Więc będziemy powoli zaczynać montować to w całość i obsadzać pieska tam. Tam będziemy go obsadzać. O, i to jest to, o czym wam wspominałem wcześniej. Raz siedzi, raz wstaje. Nie wiem, czy jak za ciepło mają jajka, to wstaje, czy jak. Ale generalnie chroni je, czy to przed zimnem, czy przed nadmiernym słońcem. Więc chyba jest dobrze, drodzy widzowie. Żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. Jeszcze się wstrzymam z tym bardzo dobrze. Już tyle razy się, kurczę, napalałem na te boćki, więc... No nigdy tak nie było dużo jak teraz, ale mimo wszystko jeszcze mam ten taki drobny ale, że jak zobaczę młode, to już będę wtedy na 1000% pewien. Choć z drugiej strony, no to jaki sens by była rozbudowa gniazda, nie? Miała to... Jaki to by był sens? Żeby one budowały to gniazdo, jak w tym roku nie zamierzają mieć młodych. Na początku, tak wiecie, siedziały, ale... Jakoś nie bardzo im się paliło, muszę się odwrócić, bo słońce. Nie bardzo im się paliło do rozbudowy, ale potem ich nagle coś wzięło i bardzo mocno rozbudowują. No nawet ta samica, powiem wam, wieczorami siedzi na jajkach, nagle sobie zleci o tam, weźmie jakiś gałąź, jakąś breszkę i wraca z powrotem i coś tam układa. A jajka to bardzo często przewraca, chyba jajka, bo coś tam repeci. No nic, drodzy widzowie, obserwujemy dalej. Do następnego.